zgodny z drugim prawem termodynamiki, znanym jako prawo zachowania entropii. Prawo to powiada, że wraz z upływem czasu wszechświat staje się mniej uporządkowany. Z biegiem czasu wszystkie systemy pozostawione samym sobie zmierzają od porządku do nieładu. Wszyscy doświadczamy entropii na co dzień, patrząc jak wszystko się starzeje i rozpada. Ten upadek struktury otwarcie przeciwstawia się teorii ewolucji. Drugie prawo pozwala na zwiększenie porządku, tak jak dziecko dojrzewa lub nasienie staje się drzewem, ale tylko wtedy, gdy zaistnieje jakieś zewnętrzne źródło mocy i złożony mechanizm, który by zgromadził tę energię. Ewolucjoniści tego nie mają. Jak powiedział Sagan, kosmos jest wszystkim, nie ma nic więcej, nie ma żadnego zewnętrznego źródła energii, więc drugie prawo jest zupełnie sprzeczne z teorią wielkiego wybuchu. W kosmologii widzimy następujące rzeczy. Wszystko, co widzimy, kończy się. Gwiazdy wypalają swoje paliwo. Raz na jakiś czas gwiazda eksploduje i bardzo szybko przechodzi od uporządkowanej struktury do nieładu. Faktem jest, że wszystko we wszechświecie kończy się, niszczy je i zmierza w kierunku mniejszego zorganizowania. W każdej dziedzinie nauki naukowcy obserwują prawa entropii. Świat jest jak nakręcony zegar, który się rozkręca. Naukowcy studiujący kosmologię mówią o ostatecznym wypaleniu wszechświata. Pojęciowo jest to dość jasne na podstawie tego, co wiemy o wszechświecie. W końcu za parę miliardów lat wszystko będzie miało taką samą temperaturę. Nie będzie różnicy temperatur wykorzystywanej do uzyskania energii potrzebnej do wykonania pracy. To, że wszechświat musiał być zaprojektowany i uporządkowany w skończonej przeszłości, nie uciekło uwadze świeckich naukowców. Robert Jastrow, naukowiec NASA, napisał: drugie prawo termodynamiki zastosowane do kosmosu wskazuje na to, że wszechświat rozkręca się jak zegar. Skoro się rozkręca, to musiał istnieć czas, kiedy był w pełni nakręcony. Kolejne oczywiste pytanie to, kto go nakręcił? Gordon Van Wylen w swojej książce Termodynamika potraktował to pytanie otwarcie. Napisał: autor odkrył, że drugie prawo termodynamiki zwiększa jego przekonanie o tym, że jest stwórca, który zna przeznaczenie człowieka i wszechświata. Widzimy jedynie zniszczenie. Nigdy nie obserwujemy innowacji. I to moim zdaniem od dawna proponuje model kreacjonistyczny. To, że na początku wszystko było bardzo dobre, doskonałe, tak jak chciał Bóg. Zmieniło się to, gdy pojawił się grzech i związane z nim przekleństwo całego stworzenia, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Nie tylko w życiu fizycznym człowieka, ale i we wszechświecie. Wszystko umiera, słońce się wypala, księżyc niszczeje, wszystko podlega procesowi niszczenia i śmierci. Ewolucjoniści i kreacjoniści zgadzają się teraz, że wszechświat jest skończony. Przestrzeń, czas i materia miały początek. Od czasu badań Alberta Einsteina na początku XX wieku aż do dzisiejszego dnia naukowcy zgadzają się, że przestrzeń, czas i materia z pewnością miały początek. Współczesna nauka, i to jest niesamowite, potwierdziła biblijny pogląd, ponieważ wielkim odkryciem kosmologii jest to, że wszechświat miał początek, tak zwany punkt osobliwy, co do czego zgodzili się eksperci. Cały pomysł wielkiego wybuchu zawiera się w stwierdzeniu, że na początku nie było nic, a potem to wybuchło. Kluczowy fakt, że wszechświat jest skończony i że miał początek, jest bardzo niezręczny dla ewolucjonistów, ponieważ porusza temat, którego nie chcą podejmować, a mianowicie, co było przed tym początkiem. Model kreacjonistyczny zawsze mówił o skończonym wszechświecie. W pierwszym wersecie Księgi Rodzaju czytamy: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Biblia powiada także, że czas miał początek. W drugim liście do Tymoteusza czytamy: Bóg wybawił nas i wezwał do społeczności swoich wybranych nie ze względu na nasze uczynki, lecz zgodnie ze swym odwiecznym postanowieniem i łaską, przeznaczoną dla nas w Jezusie Chrystusie przed wszystkimi czasy. Zdumiewające jest to, że Biblia wyjaśnia nawet prawo zachowania entropii. Tyś z dawna założył ziemię, a niebiosa są dziełem rąk Twoich. One zginą,
Ty zaś zostaniesz. I wszystkie jak szata się zużyją. Jeśli wszechświat nie powstał z wybuchu, to musiał zostać stworzony. Wielu naukowców nie jest gotowych, aby to rozważyć. Prawie wszyscy naukowcy starają się znaleźć mechaniczne wyjaśnienie powstania gwiazd, galaktyk i układu planetarnego bez żadnej interwencji Stwórcy. Moim zdaniem całkowicie się mylą. Weźmy na przykład tylko układ planetarny. Istniało wiele wyjaśnień sposobu jego powstania bez żadnego udziału Boga. I każde z nich upadło. Wyniki licznych obserwacji zaprzeczają obecnym teoriom powstania Układu Słonecznego. Najbardziej popularna z nich głosi, że Układ Słoneczny został ukształtowany z międzygwiezdnego obłoku wirującego gazu i pyłu. Jeśli Słońce, planety i księżyce powstały z tego samego materiału, to powinny być do siebie podobne. Jednakże każda planeta jest unikatowa. Skoro około 85% Słońca to wodór lub hel, Ziemia, Mars, Wenus i Merkury powinny mieć podobny skład. Tymczasem mniej niż 1% tych planet to wodór lub hel. Skoro Układ Słoneczny ewoluował, to wszystkie planety powinny obracać się w tym samym kierunku. Ale Pluton i Wenus obracają się w kierunku przeciwnym, a orbita Uranu jest przechylona na jeden bok i zatacza koło. Wszystkie księżyce w naszym Układzie Słonecznym powinny okrążać swoje planety w ten sam sposób. Lecz przynajmniej 6 krąży odwrotnie. Co więcej, Neptun, Saturn i Jupiter mają księżyce krążące w obydwu kierunkach. Powiększanie planety przez wiele małych kolizji dałoby w rezultacie prawie nieruchomą planetę, gdyż ich oddziaływania byłyby w dużej mierze samowyrównujące. A jednak wszystkie planety obracają się, niektóre szybciej niż inne. Rozrastające się gazowe planety jak Jupiter czy Saturn stanowią dla ewolucjonistów przeszkodę nie do pokonania, ponieważ gazy szybko się rozpraszają w próżni dalekiej przestrzeni i nawet młode gwiazdy, podobne do naszego Słońca, nie mają wystarczającej ilości krążącego wodoru lub helu, żeby wytworzyć choćby jeden Jupiter. Naukowcy nie mają odpowiedzi na pytanie, dlaczego 4 planety mają obręcze, albo dlaczego każda planeta jest tak niepowtarzalna. Teorie na temat początku księżyców są także zupełnie nieadekwatne. To, że pierwiastki księżyców są tak różne od pierwiastków Ziemi i jej płaszczyzna obrotu wokół Słońca i własnej osi, dostarcza mocnych dowodów na to, że księżyc od początku poruszał się po obecnej orbicie. Nie ma żadnego dowodu, że układ planetarny mógł powstać przy pomocy czysto mechanicznych środków. Jednak im dłużej naukowcy przyglądali się zdumiewającemu wszechświatowi, w którym żyli, dochodzili do przekonania, że są pewne czynniki, które po prostu dobrze pasowały do istnienia człowieka, cząsteczek, życia organicznego. Im bardziej się przyglądali, tym bardziej zdawali sobie sprawę, że znajdujemy się na cienkiej granicy i wiele przemawia za tym, że wszechświat został bardzo wyjątkowo zaprojektowany. A człowiek jest w jego centrum. Kiedy staramy się przedstawić wszechświat, wyprowadzić matematyczny wzór, to szybko odkrywamy, że są tysiące parametrów i danych, które w razie zmiany czynią życie niemożliwym. Okazuje się, że gdyby Ziemia była trochę bardziej lub mniej oddalona od Słońca, to byłoby zbyt zimno lub gorąco. Gdyby masy były inne, utrzymałyby za dużo albo za mało atmosfery. Widzimy, że wszystkie parametry zachowują szalenie delikatną równowagę. Jest to tak zwana zasada atroficzna. Innymi słowy, wszystko, co znamy, zostało zręcznie zaprojektowane i zbalansowane dla człowieka. Ziemia znajduje się w określonej odległości od Słońca. Obliczono, że gdybyśmy znajdowali się o 5% bliżej, woda w oceanach wygotowałaby się. Gdybyśmy byli 1% dalej, oceany by zamarzły. Daje nam to jakieś pojęcie, na jak cienkiej granicy żyjemy.
Siła grawitacji na powierzchni Ziemi jest precyzyjnie wyważona. Większa, zbyt duże ciśnienie atmosferyczne. Mniejsza, nie ma atmosfery. Grubość skorupy ziemskiej jest niesłychanie ważna. Okres obrotu Ziemi i oddziaływanie grawitacyjne z Księżycem muszą być odpowiednie. Wszystkie te rzeczy sprawiają, że życie jest możliwe, więc nazwano je zasadą atroficzną, która całościowo w potężny sposób przemawia za projektantem. Naukowcy nie chcą tego przyznać, bo jeśli jest projektant, to musieliby zdać przed nim sprawę.